kolejny odcinek z cyklu Medycyna w pigułce. Dzisiejszy odcinek poświęciłam kolejnemu makroelementowi. Dzisiaj będzie mowa na temat potasu. Zapraszam. Potas to kolejny makroelement, który jest niezbędny do życia. Powiem, że jest on bardzo niezbędny, dlatego że bierze on udział w głównych, zasadniczych funkcjach życiowych. Zwłaszcza potrzebny jest dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i układu mięśniowego. O jego znaczeniu niech świadczy fakt, że zarówno niedobór, jak i nadmiar mogą być groźne dla życia. Bierze on udział w przewodzeniu nerwowo-mięśniowym, bierze udział w pracy serca, pozwala regulować prawidłowe ciśnienie krwi, bierze udział w prawidłowej syntezie białek, w metabolizowaniu węglowodanów i glikogenu, utrzymuje równowagę wodno-elektrolitową, jest wychwytywaczem wolnych rodników, w związku z tym zabezpiecza przed problemami zdrowotnymi, takimi na przykład jak udar mózgu. Pozwala utrzymać prawidłowe ciśnienie, reguluje napięcie mięśniowe, więc jak widać jego rola w organizmie jest bezsprzeczna. Prawidłowy jego poziom to jest 3,5 do 5,5 mmol na litr, a natomiast dzienne zapotrzebowanie na potas średnio to jest około 4000 mg potasu. Mogą występować jego wahania, z tym, że najczęstsze powody zaburzeń poziomu potasu we krwi to jest albo zła dieta, albo upośledzone jego wydalanie. Ważne to jest dla osób aktywnych, dlatego że wtedy, uprawiając sport, jest on bardzo niezbędny, dlatego że bierze udział w produkcji i w syntezie glikogenu. Kto powinien kontrolować poziom potasu? Powinny go skontrolować osoby starsze, u których może dochodzić do zaburzeń wchłaniania. Mogą wystąpić właśnie tego typu problemy z jego przyswajaniem. U osób z cukrzycą, u osób z nadciśnieniem, z niewydolnością krążenia, z zaburzeniami rytmu serca i osobom zagrożonym udarem mózgu. Jakie są objawy hipokalemii? O hipokalemii mówimy, gdy poziom jego obniża się poniżej 3,5 mmol na litr. Objawy nie są charakterystyczne. Są to głównie objawy spowodowane wymiotami, biegunkami, złą dietą, odwodnieniem, dużym wysiłkiem fizycznym, nadmierną potliwością, ale również krwotokami, urazami czy niedoczynnością tarczycy. Może powodować bolesne osłabienie mięśni, może powodować skurcze mięśni, łydek zwłaszcza, może powodować drżenie mięśniowe, obrzęki kończyn, szybkie męczenie się, nadpobudliwość. Także te objawy, które są w wielu innych przypadkach również obecne, ale zawsze mając tego typu problemy, można myśleć o tym, aby sprawdzić poziom potasu. Z kolei hiperkalemia to jest nadmiar potasu. O nadmiarze potasu mówimy wtedy, gdy jego poziom jest powyżej 6,5 mmol na litr. To jest czasem stan groźny dla zdrowia, nawet dla życia. Taki wynik może powodować bardzo poważne problemy, głównie kardiologiczne, może powodować zaburzenia rytmu serca, może powodować problemy z oddychaniem, może również powodować skurcze mięśni, a jego przyczyny również nadmierna suplementacja, czyli nadmierna podaż oraz zaburzenia w wydalaniu potasu. Hiperkalemia może również występować po niektórych lekach. To są głównie leki w niekorzystnych połączeniach stosowane, ale również hipotensyjne, beta-adrenolityki czy NLPZ-y, które są powszechnie stosowane w
przewlekłych zespołach bólowych, czy kręgosłupa, czy to stawowych. Stosując te leki, należy zawsze mieć na uwadze to, żeby skontrolować poziom potasu we krwi. Jak zażywać potas? Potas najlepiej jest zażywać w trakcie jedzenia, popijając wodą. Zażywamy go oczywiście wtedy, jeżeli najpierw we krwi stwierdzimy, że jest jego niedobór. Stosujemy go również, jeżeli planujemy duży wysiłek fizyczny, taki, który mógłby spowodować jego obniżenie. Natomiast niekorzystne jest stosowanie i zażywanie potasu równocześnie z magnezem, aczkolwiek publikacje są troszkę różne na ten temat, więc no więcej jest tego typu doniesień, jak również niekorzystne jest go łączenie z hormonami tarczycy. Niektóre źródła potasu, jakie mamy w pożywieniu, jest ich bardzo dużo, ale są to głównie rośliny i warzywa. Więc jeżeli stosujemy dietę bogatą w warzywa i bogatą w owoce, to praktycznie będąc zdrową osobą nie powinno być niedoboru potasu. Potas najczęściej znajduje się, najwięcej się go znajduje w bananach, w suszonych owocach, w kiwi, w pomarańczach, w awokado, w czekoladzie, w rybach. Także praktycznie mając dietę urozmaiconą, do tego niedoboru raczej nie powinno dochodzić. Warto powiedzieć, że na wchłanianie potasu ma ujemny wpływ cukier, słone potrawy, alkohol i stres. Także to są te czynniki, które mogą zmniejszać przyswajalność potasu z pożywienia. Więcej na ten temat znajdziecie na moim blogu wkrótce. Będzie to wpis poświęcony właśnie gospodarce potasem, objawami niedoboru, objawami nadmiaru, kiedy warto suplementować, jak suplementować, więc zapraszam na mój blog medyczny stamiennikalekarza.pl. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.